Co z Maryną, gadaj. Doktor jest u niej. Przytomna? Jeszcze tak. Na miłosierdzie Boże, Mateusz. Gadaj, co się stało. Płuc spędzała, ścierwa. Zabierz ręce! Brzemienna była. Z kim? Mnie o to pytasz? Ty, jej mąż? Przecież wiesz dobrze, ile mnie w domu nie było. Tyś wzywał lekarza? Ja. Nie idź tam, nic nie pomożesz. Proszę stąd wyjść, natychmiast. Chora musi mieć spokój. Niech panowie stąd wyjdą. No proszę. A ty wody mi przynieś gorącej, na żywo. No proszę, wyjdźcie panowie. Ja tu już nic nie mogę pomóc. Ona ma wszystko pokaleczone. Zapłacę, dobrze zapłacę. Zapłacę, zapłacę. Za co? Tu już nie ma za co płacić. Panu Bogu chyba. Jak to? Ona umiera. Tak, panie Wosiński. Nareszcie będziesz wolny. Coś ty zrobiła, Marychna. Teraz cię to obchodzi. Gdzie Mateusz? Tu jest. Daj mi pić. Wina. Słabo. Słabo mi. Czego chcesz? Może księdza zawołać? Powiedz. Mnie? Księdza? Spieszmy ci. Przysypać mnie ziemią. Na diabła mi ten twój ksiądz. To mi wystarczy. Maryna, na rany Chrystusa. Co ty mówisz? Nazwałeś mnie suką. Zdechnę jak suka. Gdzie krucyfiks? Nie znajdziesz.
na Gromniczną spaliłam. Wody. Co mówisz, Marychna? Znajdę cię. Co to? Precz z tym. Zostaw. Nie dotykaj tego. Słyszysz? Tam za oknem? Co to jest? Nic, nic. Powiedz wreszcie. To trzeba spalić. Ale dlaczego? Poczekaj, poczekaj. Muszę pomyśleć, po co jej to było. Dlaczego stoimy? Kacper, przytrzymaj konia. Po co to robisz? Tak trzeba. Ale po co? To na nią. Oszalałeś? Przecież to nie ma sensu. Nie oszalałem. Milcz. Wiem, co robię. To czarownica. Idziemy. Nie pozwolę. Nie pozwolisz, głupcze. Chcesz nieszczęścia. Ona by cię odnalazła wszędzie. Rozumiesz? Tylko tym możesz ją unicestwić. Niech będzie przeklęta. O nie. Ty jej tym nie przebijesz. Ja. Ty to zrobisz. Jo! Jo! Poczekajmy jeszcze, proszę. Może przyjdzie. Na pewno nie przyjdzie. Dawno by tu już był. Przecież nie można tak bez księdza. Poczekaj jeszcze. Na co? No dobrze. Chcesz wiedzieć, to ci powiem całą prawdę. Proboszcz nie chce tu przyjechać. Dlaczego? Przecież zna nas od dziecka. A może mu za mało dałeś? Za mało? Dawałem mu 5 imperiałów. 5! Nawet nie spojrzał, plecami się odwrócił. Za nic nie chciał. A ty wiesz, najlepiej dlaczego. Tak, to i twoja wina. Miesiącami nie było cię w domu. A ona? Aż się mówić nie chce. Ludzie wszystko widzieli. Rozpusta i pijatyki. Ostatnio magią się parała. A teraz jeszcze i to.
Szczezła jak żyła. Ty księdza nie oczekuj. Odmówił po kropku i basta. Pomógłbyś lepiej. Ty to musisz zrobić. Tylko ty. Jej mąż. Za nic. Ja tego nie zrobię. Boisz się? Przecież to trup. Truchło. Zmilizna. Zamilcz na miły Bóg, bo nie zdzierżę. Jak chcesz. Więc ja to zrobię, żebyś tylko nie żałował. Zakryj jej twarz. Prędzej. Musisz jechać? Tak. Zarządcy jedziesz. Do Rosowic. Na Dworusa. Ty. Tu jest twój dom, braciszku. Czego szukasz? Nie chcę go więcej widzieć. Obmierzł już do cna. Kacper, zostań. Nie. Bywaj, Mateusz. Jakby co, pisz do Rosołowic. Kielicho. A ten skąd się tu wziął? Znalazła mnie. Jest tu kto? Żywo! Otwieraj! Ruszaj się, kpie jeden!
Gdzie się pchasz, gamoniu? Pali się czy jak? Jaśnie pan Kuń, zzywają pana. Gadaj, co się stało. Pan Smarawiński przyleciał bez czapki. Kunia zajeździł na śmierć. Taki piękny kuń. Nie poznałem go. Pędził, jakby go diabli nieśli. Widziałeś tutaj coś? Co miał widzieć, wielmożny panie? Wilka widziałeś? Gdzie? Wilczyce. Gdzie wilk? Skąd by się to wilczyca znalazła? Idź, durniu. Uciekałem, wieś się paliła. Wszystko stało w płomieniach. Dobrze, dobrze, żeś pan przyszedł. Jarmolince spalone, od co? Jarmolince? Nie może być. Oto świadek. Wybacz, wybacz, Wiktorze, że ci nie przedstawiłem. Mój plenipotent i administrator, pan Kacper Wosiński. Były oficer 3. Pułku Strzelców Konnych i mój towarzysz broni z powstania. Skończ z tym, Ludwiku. Huzarzy mogą być tu lada chwila. Pośpieszmy się, na miłość boską. Ale widzisz, ja tutaj... Nie, ja tak nie mogę. Co nie możesz, co nie możesz? O czym ty mówisz? Właśnie teraz? Co ja powiem Julii? Myślisz, że lepiej będzie, jak cię przy niej zakują w kajdany, Ludwiku? Może jednak nie przyjdą tutaj. A dlaczego mieliby nie przyjechać? Wszystko stracone! Nie ma już nadziei. Nie czas teraz na dyskursy. Każ konia siodłać. Idź już, odnieś się do drogi. Ale dokąd? No, dokąd pójdziemy? Za granicę, na Węgry. Lepsza tułaczka niż kazamaty. Tertium non datur. Niech się dzieje wola boska. Idę. Bierz, waćman, ludzi i dostaję. A my, Wiktorze, chodźmy, oporządźmy się jakoś. Aha, Wosiu, niech nam coś do jedzenia przygotują przed drogą i chłopaka szatnego przyślij. Pozwól, Wiktorze. Wiktorze, co tobie? Żyję. Ale co się stało? Dlaczego? Fatyga go powaliła, trzeba mu krew puścić. Wosiu, kochanieńki, a co tobie? Masz krew na twarzy. Chyba skaleczyłem się, głupstwo. O ten krucyfiks się skaleczyłem. Trzeba go gdzieś przenieść, położyć. Bywaj tam, a skoro... Jeszcze. Wybacz, Maszery. Wybacz, ja tylko, to znaczy... Nie rozumiem, dlaczego panie się śmieją? Wybacz, mój drogi. Przestraszyłeś nas. Kto tam przyjechał? No, usiądź wreszcie. Julio. Hortensia, moja droga.
Stroję się. A co mam robić na tym odludziu? Zbieracie się i radzicie o polityce. Dość mam twoich mrzonek. To nie są mrzonki. Walczymy z ciemiężcą. Walczycie. A kto? Po cóż pluralis? Czyżbyś chciał udowodnić, że jesteś mężczyzną? Ale komu, mój drogi, mnie? Mnie od dnia ślubu starasz się udowodnić i... Gdyby nie Hortensja. Przestań wreszcie! Więc walczysz. A z kim? Jeśli można zapytać. A może to tajemnica? Jestem jeszcze młoda. Słyszysz? Jestem jeszcze młoda! Nie będę sobie marnowała życia dla patriotycznych cymbalstw i mrzonek niedoważonych młokosów i starych ramoli! Tak jest! Starych, wstrętnych ramoli! Julio! Julio! Pani Hortensio! Ja wyjadę! Niech pani coś... Wyjadę! Proszę nas zostawić, panie hrabio. Pani Julia musi odpocząć. Wszystko gotowe. Kazałem zaprzęgać konie. A pan Smorawiński? Już mu lepiej. Doktor pijawki postawił za uszami, no i popuściło. Ale jest jeszcze bardzo słaby. No to jakże pojedzie? Na razie w kolasie, potem będzie mógł jechać wierzchem. Tak, no to ja też muszę się już zbierać. Ubranie przygotowane. Chłopiec zaraz buty przyniesie. Kazałem sadłem nasmarować, bo się rozeschły. Myśliwskie? Najzdatniejsze będą. Wosiu, o dom nasz dbaj i o panią. Oszalałbym chyba, gdybym przypuszczał, że tu jakie niedostatki będą. Pamiętaj, za słowo cię trzymam. Zaręczam honorem, że tak będzie. Wiktorze, Wiktorze, ostrożnie, uważaj na Boga. Nic mi nie jest. Ludwiku, gotowyś do drogi? Ja tak, tylko... Co tylko? Czas już wielki. Widzisz, ja jeszcze nie pożegnałem się z Julią, ona nic nie wie. Przecież byłeś u niej. Byłem? Tak, tak, byłem. Ale ona jak to kobieta, wiesz? Co? Nie zdążyłem jej powiedzieć. To napiszesz list. A to dobra myśl, mój drogi, tak. Ale nie teraz do Krojce, Ludwiku, uciekajmy. Z drogi napiszesz, odziewajmy się i w konie. Mój panie Wosiński, potrzebny pan tu będziesz. Słucham. Pojedziesz pan z nami. Ja? Tak, słuchaj pan. Pojedziesz pan z nami, to znaczy ty pojedziesz pierwszy kolaską, a my o kilka stajań za tobą konno. Chciałem zauważyć... Co? Chciałem zauważyć, że jest pan jeszcze zmęczony i lepiej jemu samemu jechać kolaską. Mój panie Wosiński, co ja mam robić, to sam wiem najlepiej. Zresztą nic mi nie jest, dam radę. A więc pojedziesz pan pierwszy i gdyby co, bo drogi mogą być obstawione, to chłopaka do nas śli. Zresztą my sami na was baczenie mieć będziemy. Zrozumiał pan? Według rozkazu. I dobrze. Idź pan i odziej się do drogi. I pistolety zabierz. Masz jakieś? Mam.
Stój! Stasiek! Stój! Czego się wleczesz? Miast wypatrywać, jak ci kazałem. Ja się nie wlokę, proszę wielmożnego pana. Jeszcze mi tu gardłujesz? Ruszaj przodem! Jedź i miej oczy szeroko otwarte. Jakby co, zaraz do mnie, zrozumiałeś? He, co mam je rozumieć? Już przecież raz mi... Nie gadaj, tyle tylko jazda! No, proszę! Ja. Jazda! Kto tam co jest? To ja, Staszek! Co się stało? Niech pan otworzy. Dlaczego stoimy? To już tatarski rozjazd, jaśnie panie. Tamci pan hrabia i pan Smorawiński jadą za nami? Nie wiem. Straszna mgła, jaśnie panie. Idź na rów. Ucho do ziemi. I słuchaj, czy kto nie nadjeżdża. Tak jest. A ty co, fajkę sobie kurzysz? Konie byś obejrzał, zgrzane pewnie. Nakryłem je darami. Nic im nie jest. Cicho. Nic nie słychać. A, diabli nadali. Siadaj na konia i z powrotem. Szukaj i powiedz jaśnie panom, że czekam na nich tutaj, na tatarskim rozjeździe. Tak jest. Czekaj, a pod karczmą byłeś? Byłem. No i co? No, nic. Nie podszedłem blisko. Czemu? Bałem się. Ciemno, cicho i jakby ktoś stał przed wejściem. Nie, tam zylbę stoi. Karczmarz z rozjazdu. Co pan? Żyd bez czapki by stał? Ty gamoniu, jedź żywo panów znać. Jazda! Tak jest. Widzi mi się, panie, źle będzie. Czego? Tu złe miejsce. Bajdy. Panie, ja wiem swoje. Tu wszędzie mogiły. Jechałem, będzie temu ze 3 roki. Nocą jechałem, sam. No i co? Wracałem z miasta i zamiast przez budki, to mnie aż tutaj diasi ponieśli. Pfu! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co tu gadać, panie? Stanąłem przed karczmą, zmarzłem, bo noc była taka jak... Cichaj. Kto tu? Onofre, widziałeś? Widziałem, panie. Wszelki duch pana Boga chwali. Tfu! Zgiń, przepadnij, maro przebrzydła. Miałeś się. Cicho. To tylko mgła, taki jaselko odprawuje.
Nikogo tu nie było. Nikogo, panie! A skłonie! Stoj! Stoj! Panie! Trzymaj! Lubi ściągę! Trzymaj u pioruna! A tu co się dzieje? Panie Waziński, ogłuchłeś pan czy co? Co się stało? A słowo ciałem się stało. Ale wie pan przeląd. Do tego jeszcze nadjechaliście od rozjazdu. Gdzie pan hrabia? Tutaj jestem! Mój panie Wosiński, zeszliśmy z traktu, mgła, konie nam się spłoszyły. Nam też, ale czemu? Imaginuj sobie pan, że drogę nam przebiegł wilk. Wilk? No tak! Ale czort z nim, mało nas konie nie poniosły. Wiktorze, daj pokój relacjom. Jedźmy na rozjazd, bo już ledwo siedzę w siodle. No ale tam ktoś stoi. Ale wiem, chłopak już nam mówił. No stoi tam kto przed karczmą, czy nie stoi, to i co z tego? Jeśli to chodzi. Jedźmy! Ja pojadę pierwszy i zobaczę, a pan niech wsiada do karety i w drogę. Ruszaj. Straszne. Zabierz latarnię. Nie mogę na to patrzeć. Ohyda. Zimny już. Musieli tu być huzarzy. Może mnie szukali, czegoś chcieli się od Zylbera dowiedzieć. Szkoda, że to porządny był. Panie Wosiński! Oddasz pan ten list do rąk własnych małżonki mojej. Panie hrabio, list zawiezie chłopak. Pojadę z panem. Nie, Wosiu. Wybacz, ale nie. Konia weźmiesz mojego, ja pojadę karetą. Nie dam tego listu nikomu prócz ciebie. Cóż, my za granicę idziemy. A kto będzie się opiekował panią i domem moim? Strzeż go. Mój honor ci powierzam. Słowem zaręczam, że tak będzie. Wtedy dzięki ci, jedź z Bogiem. No, jedź już. Bywaj, Onufry! Pana pilnuj! Panie, gdzie ja w te światy pojadę? Pobiją mnie! Nic ci się nie stanie, Onufry, z pomocą Boża. Onufry, do karety! Szykuj konie do drogi! Z Bogiem, panie Wosiński! Z Bogiem.
Wody gorące, ja żywo. Jak pan rozkaże. Lej, nie żałuj. Huzarzy byli? Były. I co? Pytały o jaśnie wielmożnego pana hrabiego. Rewizję robili? Niby co? Pytam, czy szukali po pokojach. Nie. Mówili, że jarmolińcy spalili, bo pan Smorawiński przeciwko cesarzowi spiskował. Idź do doktora Goldberga i powiedz, żeby do mnie przyszedł. Aha. Coś nie tego się czuje. Przewiało mnie, czy co? Figa. Można panu dać jeść? Na razie nie. Będziesz panu dało to co 2 godziny łyżeczkę. Jakby spał, to budzić. Zrozumiałeś? A od czego pan taki chory? Od wilgoci. To gorączka blotna. A długo będzie trzymać jaśnie pana? Długo. A dlaczego pytasz? W pałacu pytali. Jaśnie pani mówiła, żeby pan Wosiński do niej przyszedł. Poczeka sobie. Powiedz jaśnie pani, że chory nieprędko wstanie. I że trzeba mu spokoju. Postaw świecę i idź spać. Poczekaj. Podejdź bliżej. Gdzie pies? Chciała na dwór, to ją puściłem. A ty czego nie śpisz jeszcze? Francuzka kazała srebra czyścić. Była tu panna Ritier? Nie, jej tu nie było. Zamknąłem na dole drzwi na klucz. Ona tu nie lubi chodzić. Co to? Co to? Wilk. Wilk.
Zima będzie długa. No idziesz spać. Figa! Figa! Figunia! Figa! Figa, figa! 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 A jednak odnalazłem panią.
Daguerotyp. Zawsze stał na twoim biurku w kancelarii. Ale daj. Teraz tylko w Bogu ratunek. Milcz. Nienawidzę jej. Co ci? Nienawidzę jej, rozumiesz? Jeszcze dziś zhańbiła mnie. Ja tego nie zapomnę. Nie zapomnę. Już myślałem, że to jest...
I cóż tam takiego zobaczyłeś? Dlaczego nie odpowiadasz? Dość tego. Milczy ci teraz Otto, ale to nie potrwa długo. Ostrzegłem cię. Nie posłuchałaś mnie. Zmieniłaś się, Julio. To już nie jesteś ty. Strzeż się. Kogo? Nie wiem. Nie wiem. Bzdury. To tylko zazdrość. Nie jesteś mi już potrzebna, Hortensio. Do niczego. Powróżli. Do zobaczenia, panie Wosiński.
Dlaczego nie mówisz mi, jak to się stało? Skaleczyłam się o coś. Nawet nie pamiętam o co i gdzie. Jak tak można? Moja biedna. Jednak przyszedł pan. Nie ma pan jakiej nalewki? Mam. Proszę. Dziękuję. Wilk się kręci po okolicy. Widziałem go. Wadera, wielka jak cielak. To ona panu psa zarżnęła. Napije się pan? Nie. Panu też nie radzę tyle pić. Dłoń musisz mieć pełną. Nie trafiłem jej, doktorze. Ja, który panną korki spod butów wystrzeliwałem, ja, Kacper Wosiński, nie trafiłem. A może i trafiłem? Trzeba srebrną kulę lać. Ulejesz mi, doktorze? Uleję. Naświęconą wodę, bo to niezwykły zwierz. Jest pan pewny? Goldberg, słuchaj. Czemu ona się mści? Niech mi pan odpowie na rany Chrystusa, czego ona ode mnie chce. To prawda, biłem ją. Za jej łajdactwa nazywałem ją suką. A ona mi na to nie suką ci będę, ale wilczycą. Jeszcze w godzinę śmierci swojej mi to mówiła. Trzeba było jej przebaczyć. Nie potrafię. Kochał ją pan? Jak duszę własną. Niech się pan przypatrzy, jaka była. Zostaw. O to pan wtedy pytał? Kiedy? Kiedy panu cytat z Ewangelii wskazałem? Tak. A więc zdecydował pan sam. Przez żelazo do ognia, przez drzewo do wody. Zamień się w kamień, napij się krwi mojej. Arielu, Sabadanie, Asterot, trzykrotnie po trzykroć trójcą w trzy. Arielu, Luciferusie, Beroet, niech przepali ją ogień twój. Przeklęta bądź trzykrotnie po trzykroć trójcą w krzyż. O, Sabadanie! Arielu, Sabadanie, Asterot. Trzykrotnie po trzykroć trójcą w trzy. Arielu, Sabatania, Astro. Trzykrotnie po trzykroć trójcą w trzy. Hej, miłość boską. Boli. Co ci? Boli. Co ci jest? Juliu. Ratujcie mnie. Arielu, Sabatania, Astro. Trzykrotnie po trzykroć trójcą w trzy. Ratujcie mnie. Julio! Zmiłuj się! Julio! Ariel, Sabatania, Asteroid! Niech pan otworzy.
proszę mi łaskawie wybaczyć. Ja do pana doktora. Co się stało? Panie doktorze, nieszczęście. Proszę przyjść do pałacu. Pani zachorowała. Kiedy? Teraz. Krzyczy tak, że wytrzymać nie można. Ma straszne bóle. Gdzie? Gdzieś tu. W piersiach. Dobrze, idź już. Zaraz tam będę. Słyszał pan? Już pan teraz wie, jakie siły pan rozpętał. Tak. Niech pan uważa, co teraz powiem. Zaraz jej bóle ustąpią. Wszystko będzie teraz zależeć od pana. Jak wyjdę, po jakimś czasie wyciągnie pan to szydło. Tylko nie wolno panu patrzeć na to, co pan robi. Pamiętaj. A ten kontrfekt spal. I nie patrz na niego. Wiedziałam, że nie przyjadą. Nie denerwuj się, zaraz tu będą. Już ja ich dobrze znam. Jak się czujesz, kochany? Świetnie. Czy to ci nie zaszkodzi? Nie mogę przecież leżeć w łóżku w karnawale. Cieszę się, że tak mówisz. Nikt jeszcze nie przyjechał? I pewno już nikt nie przyjedzie. Dlaczego? Nie ma zasp na drogach. To nie chodzi o drogi. To demonstracja. Demonstracja? Tak, moi szanowni sąsiedzi bawią się w patriotów. Nie rozumiem. Co ma wspólnego patriotyzm z balem? Błazenada, chodź. Chcę tańczyć. Pan? Tak. Na pewno święcona? Sam pojechałem do kościoła. Niech pan tam naleje. Thank you.
Co w pałacu? Balują. To lepiej. Dużo gości? Skąd? Kto by tam balował w takie czasy? Są jeszcze dobrzy Polacy na świecie. Lepiej niech pan teraz o sobie pomyśli. Przyniósł pan broń? Nabiję panu. Sam to zrobię.
Bandyn! Gustaw, strzelasz nasza! Chodź! Witaj w domu, dobrodzieju nasz. Gdzie ona? Gdzie ją pochowano? Tam, pod murem. Dlaczego? To oni nas nie pytano o zdanie. Nawet mnie nie dopuszczono. Trzeba było ekshumować i przenieść do rodzinnego grobu. Bez pana hrabiego naprawdę nie śmieliśmy. Na to trzeba zezwolenia władz. Pójdziemy tam? Tak. Myślę, że skończyli już kopać. Panie hrabio, nie można tak. Nie trzeba się tak denerwować. Nic mi nie jest. Chodźmy. Naczelnik na pewno nas znajdzie. Można już? Zaczynaj! Błagam, zastanów się. Nie, muszę ją jeszcze raz zobaczyć. We'll be right back.